Dzień dobry Państwu, dobry wieczór w istocie. Bardzo dziękujemy, że zechcieli Państwo znaleźć czas, żeby się dziś spotkać na tej obywatelskiej lekcji. Zaprosił Was na to spotkanie Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. To jest takie spotkanie z cyklu, a raczej pod hasłem, ile kosztuje miasto? Dobrze jest z czasem zadać sobie to pytanie, bo mamy taką tendencję do uznawania, że koszty municypalne po prostu są, ale ile wynoszą i jak bardzo trzeba się o nie starać, to już nie jest nasz problem. Tymczasem one podlegają takim samym prawom gospodarki i ekonomii jak wszystkie inne. Inflacja, wysokie podatki, wysokie koszty życia, to jest coś, co nas wszystkich, cywili, dotyka na co dzień od pewnego czasu. Trochę się oswoiliśmy już z tymi pojęciami, ale prawda jest taka, że miasto, gmina też czasem chce o pieniądzach porozmawiać, bo ona też jest płatnikiem, też musi skądś te pieniądze znaleźć i na coś te pieniądze wydać, uprzednio je zaplanowawszy. Więc pytam Pana Prezydenta, jak bliska Urzędowi Miejskiemu jest, albo jak bliskie są teraz takie pojęcia jak inflacja, drożyzna, wysokie rachunki, jaki to ma wpływ na Waszą aktywność? Panie redaktorze, no myślę, że można powiedzieć, że takie, jakie ma wpływ na nas wszystkich, tylko trochę z większą mocą, ponieważ samorząd jest, właściwie nie jest pod ochroną Urzędu Regulacji Energetyki, więc ceny są wolnorynkowe i myślę, że każdy z Państwa dzisiaj, dostając rachunek za gaz, akurat ja to dzisiaj przeżyłem, dostając rachunek za energię elektryczną, no, jest w szoku, bo widzi, jak wzrosły drastycznie jego wydatki, ale to samo ma idąc do sklepów, robiąc zakupy. Ja wiem, dokładnie, ale są tak jakieś samo jest podstawowe parametry budżetu miasta, które jakoś się zmieniają pewnie w obliczu tych rynkowych zdarzeń, których wszyscy doświadczamy. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której zmieniają się wszystkie parametry wpływające na koszty funkcjonowania miasta. Zmienia się cena energii elektrycznej, ona w przypadku samorządów wzrosła o 60-70%, 66% chyba dokładnie. Ceny gazu wzrosły około 300%. Ja mogę tylko powiedzieć, że na przykład sam szpital zapłaci 1 000 000 zł więcej za energię. Ja wiem, ale jako samorząd może Pan to tylko zaakceptować, bo żadnego wpływu Pana to nie ma na pewno. Mamy wpływ i robimy co możemy, ale myślę, że już doszliśmy do ściany, bo choćby wymiana opraw energetycznych na energooszczędne, która się odbywa w Sosnowcu, która kosztowała 20 milionów i zużycie prądu spadło w Sosnowcu w ciągu ostatnich kilku lat o 50-60%, jeżeli chodzi o słupy, które mamy na ulicach, ale opłaty wzrosły o kilkadziesiąt procent. A to miało dać zysk, zdaje się, ta operacja, a jedyne, co pozwoli uzyskać, to zminimalizować straty. No myślę, że nikt nie przewidywał, że w Polsce inflacja może wynosić tyle, co w czasach PRL-u, bo lada chwila może się tak zdarzyć. Dzisiaj mamy inflację od kilkunastu lat, największą kilkanaście procent. Nie, panie redaktorze, nikt na świecie nie ma inflacji powyżej 8%. Lada chwila pewnie może być nawet dwucyfrowa, jak pan zobaczy. To rzeczywiście ona jest wyższa niż w latach poprzednich, ale dzięki działalności, tak jak u nas Rady Polityki Pieniężnej, tam są różnego rodzaju inne działalności banków centralnych, ta inflacja jest pod mniejszą bądź większą kontrolą. My w Polsce mamy inflację poza wszelką kontrolą, a proszę pamiętać, że tak jak na przykład wzrastają osobom, które mają 300 tysięcy złotych kredytu na wymarzone mieszkanie i taka rata kredytu wzrośnie im około 500-400 zł miesięcznie, tak samo wzrośnie rata kredytu w samorządzie, tylko wielokrotnie bardziej. Tak jak powiedziałem, zapłacimy za gaz 200-300 zł więcej, tak miasto zapłaci tylko kilkadziesiąt razy więcej, bo ta efekt skali jest dużo większy. Ale, co ważne, mówiłem o sklepach. Ja mogę dać przykład z dzisiejszego dnia. Polski Ład miał być piękny, wspaniały, samorządy miały otrzymać dodatkowe środki, dostaliśmy 60 kilka milionów, mamy wkład własny, w sumie 82 miliony, na tyle byliśmy przygotowani, jeżeli chodzi o ceny z przetargów, czyli remonty kilku dróg w naszym mieście, plus budowa wiaduktu na ulicy Wojska Polskiego. Jaka jest cena, którą uzyskaliśmy z przetargu? Liczyliśmy, że może około 100 milionów ta cena będzie. 145 milionów. Z 80 kilku na 145 milionów. To spowodowała inflacja, co powoduje, że trzeba będzie rezygnować z części inwestycji, żeby móc funkcjonować. Kiedy pański kolega samorządowiec, Rafał Trzaskowski, opisuje budżet Warszawy, to on tam mówi o 20 miliardach złotych z ogonkiem, zdaje się, więc rozkładanie tego na poszczególne elementy jest kompletną abstrakcją dla potencjalnych słuchaczy. Sosnowiec ma tę skalę odrobinę mniejszą, więc może panu będzie łatwiej nam to zobrazować. Co ile kosztuje w mieście? To też, i za co będzie pan musiał zapłacić więcej? Panie redaktorze, od przystanku po, nie wiem, po słup latarni. To też jest bardzo trudne, żeby zobrazować, bo to są często dla nas kwoty niewyobrażalne. Budżet Sosnowca to ponad 1 200 000 zł. Także to są kwoty, które są niewyobrażalne w budżecie domowym. I tak jak powiedziałem, budowa placu zabaw, który
kosztuje w granicach 500-600 tysięcy złotych, już taki trochę lepszy plac zabaw. No trzeba sobie zdać sprawę, że on będzie kosztował dzisiaj około 700 do miliona złotych. A to czy będzie tyle kosztował, czy go nie będzie? Będzie tyle kosztował, co spowoduje, że prawdopodobnie będzie o jeden mniej, bo dzisiaj z dwóch placów zabaw możemy zrobić jeden w jednym miejscu, bo tyle wzrosły w ostatnich kilkunastu miesiącach ceny. Możemy sobie zdać, pokazując te wzrosty cen, asfalt zdrożał 100%. To tak jakby z jednego dnia, nie wiem, cena biletu na autobus z 4 zdrożała na 8. Bo kilometr drogi odrobinę zdrożał. To wszystko ma wpływ i wszystko jak gdyby się napędza, bo tak naprawdę wszyscy fachowcy twierdzą, że problemy z inflacją dopiero przed nami, bo przecież te wzrosty cen, które dzisiaj wpływają na nasze funkcjonowanie, dopiero pewnie lada chwila do nas dotrą. Ja mogę tutaj specjalnie właśnie poprosiłem o pomoc. To o czym mówiłem. W 2019 roku zużywaliśmy, szybko mówiąc, około 12 tysięcy milionów kilowatogodzin. Zużywamy dzisiaj 50% mniej, tak jak powiedziałem, bo tak to jest, a płaciliśmy w 2019 roku trochę więcej niż 2 miliony 800. Dzisiaj będziemy płacić ponad 5 milionów, panie redaktorze. Gdybyście nie poczynili tych oszczędności, o których pan powiedział, to jakbyście wyglądali? No trzeba by liczyć, że ten koszt byłby jeszcze 50% wyższy, bo tyle mniej więcej oszczędzamy. Patrząc na jeden autobus, bo może to jest dobre, ile kosztuje. Autobus na prąd, który mamy, rocznie kosztował nas około 34 tysięcy złotych. Dzisiaj będzie kosztował 51 tysięcy złotych. No prawie 100%, no 80-70% podwyżka cen. To musi się przełożyć przecież na ceny biletów. To musi się przełożyć na ceny prądu, na ceny w żłobkach, w przedszkolach. Przecież pamiętajmy, że ludzie pracujący w żłobkach, w przedszkolach, bo często mieszkańcy mają pretensje, oni potem sobie zdają sprawę, że one te pretensje są nie do końca słuszne, że podnosimy ceny właśnie między innymi za żłobki. No ale przecież pani pracująca w żłobku też płaci wyższe rachunki w swoim domu i musi chociaż troszkę zarabiać więcej, żeby chociaż zarabiać tyle samo, tak można by powiedzieć, bo wiemy, że dzisiaj w podstawowym sklepie, gdy idziemy, robimy podstawowe zakupy, kiedyś płaciliśmy 200 zł, 100 zł, dzisiaj płacimy 300-400 zł. Tylko wie pan, mieszkaniec Sosnowca, nie tylko Sosnowca zresztą, może powiedzieć tak, nie obchodzi nas to tak samo, jak opozycji nie obchodzą kłopoty rządzących. Wybraliśmy was, radźcie sobie. Panie doktorze, no raczej nie powiedzą, bo samorząd to są mieszkańcy. To wszystko to, co nas otacza, to wszystko, jak współpracujemy, a trzeba sobie zdać sprawę, że pieniądze wypracowywane przez mieszkańców zostają właśnie tutaj, ale rząd swoimi zmianami podatkowymi doprowadził do jeszcze jednej trudnej sytuacji, ponieważ ograniczył nam dochód w ramach PIT-u, ponieważ mówi, że dał mieszkańcom pieniądze po to, żeby im się lepiej żyło. Mówi się, że około w kieszeniach naszych mieszkańców zostanie 15 miliardów złotych. To są pieniądze ich. To są tych mieszkańców pieniądze. One tylko przeszły z kieszeni do kieszeni, a proszę pamiętać, że jak one przejdą przez całe trybiki administracji rządowej, to stracą na wartości kilkadziesiąt procent, bo trochę osób w spółkach, w urzędach musi na tym zarobić. A tak jak powiedziałem, mówi się, że to jest 15 miliardów złotych kieszenia Polaków. Samorządy tracą około 11 miliardów, a ile zyskuje Narodowy Fundusz Zdrowia? Mówi się, że około 10 miliardów, czyli tak naprawdę budżet państwa nie traci nic, bo ma wyższe dochody z VAT-u. Mieliście rekompensaty tych pieniędzy też w miliardach złotych. Panie redaktorze, dałem panu przykład Polskiego Ładu. 62 miliony złotych, które miały dać nam inwestycje w całym mieście za około 80 kilka milionów złotych, ale inflacja plus niepewność rynku, plus rosnące ceny, plus dziwne zasady, które musimy przy Polskim Ładzie i przy tych przetargach stosować, które nie do końca są zgodne z zamówieniami publicznymi. Powoduje, że zamiast 80 milionów, cena dzisiaj jest 145 milionów. Czyli no tak naprawdę to, co żeśmy dostali, to jeszcze nam braknie na to, żeby załatać dziurę. Uwaga dla Państwa, jesteśmy na Facebooku i na YouTubie. Jeśli Państwo zechcą zadać pytanie panu prezydentowi, to on oczywiście chętnie na nie odpowie. Przyjdzie taka chwila w czasie tego spotkania, w połowie mniej więcej naszego czasu, kiedy pan prezydent sam zostanie z Państwem i wtedy będzie na te pytania odpowiadał. Już teraz Państwu to polecam i zachęcam. Panie prezydencie, w takim razie, skoro przy tym Polskim Ładzie jesteśmy, nie ma niczego dobrego, co samorząd potrafi w nim znaleźć? Przy założeniu, że jednak są ludzie, którzy mówią tak, byśmy jednak dostali więcej pieniędzy. Panie redaktorze, ja uważam tak, jak chyba dużo dzisiaj środowisk, między innymi chyba przedsiębiorców, że może coś tam jest dobrego. Tylko my nie możemy znaleźć i bardzo dobrą rzeczą byłoby wstrzymanie Polskiego Ładu, chociaż na
te kilkanaście miesięcy do końca tego roku, żeby jeszcze raz to wszystko przejrzeć, porozmawiać z przedsiębiorcami, porozmawiać z samorządowcami, porozmawiać ze związkami zawodowymi i znaleźć zdrowe rozwiązanie, bo nie można żyć w państwie, w którym pan nie wie, jakie podatki pan będzie płacił. Nie można żyć w państwie, w którym są dwa systemy podatkowe i będzie trzeba składać dwa PIT-y, bo chyba już o tym się dzisiaj mówi. No, dzisiaj pan chce wiedzieć, ile pan będzie miał pieniędzy również na koniec roku, dzisiaj pan tego nie wie. Nie wie pan, ile pan będzie płacił kredytów, ile pan będzie miał środków na wakacje, bo tak naprawdę dzisiaj nic nie wiemy, bo codziennie do mnie przychodzą pracownicy zajmujący się wypłacą wynagrodzeń i mówią, że dostają nowe interpretacje przepisów. Przecież to jest chyba niezgodne nawet z konstytucją, bo o ile dobrze pamiętam, ustawy podatkowe powinny być kilka miesięcy przed końcem roku przyjęte i później na podstawie tego, co mamy, powinniśmy pracować i na podstawie tego płacić podatki. Przecież dobrze pan wie, że każdego dnia dowiadujemy się o nowych grupach społecznych, które na Polskim Ładzie straciły, a pan premier nie wiadomo skąd bierze pieniądze i mówi, to my wam zwrócimy to za miesiąc, za dwa, za trzy. To może doprowadzić do bankructwa całego kraju. Ja może tutaj bardzo czarne jakieś proroctwa rozpościeram nad nami wszystkimi. I może się mylę, mam nadzieję, że się mylę, ale no nie może tak być, że my dzisiaj nie wiemy, ile środków tak naprawdę w ramach PIT-u będzie miało polskie państwo, samorządy i my wszyscy mieszkańcy, wszystkie Polki i Polacy. Panie prezydencie, takim spotkaniem jak to, co pan mówi sosnowiczaninom? O czym to jest komunikat? Ja bym dzisiaj chciał powiedzieć, że sytuacja tak jak ich w indywidualnych gospodarstwach domowych jest bardzo ciężka, bo z każdego dnia dowiadujemy się o wyższych rachunkach, tak samo jest samorządem. Chciałbym, żeby oni tak traktowali nas samorząd, żeby zdali sobie sprawę, że to, co się dzieje wokół nas, to nie jest widzimisię pracownika administracji samorządowej, prezydenta, jego zastępców, tylko jest to wymuszone działaniami władz, bo gdybyśmy mieli PIT, który mieliśmy obiecany, to możliwe, że niektóre ruchy, które będziemy musieli wykonywać i które wykonujemy, nawet właśnie jeżeli chodzi o utrzymanie basenów, teatrów i tak dalej, moglibyśmy załagodzić poprzez te dochody, które mieliśmy mieć w ramach wydatków bieżących, bo proszę pamiętać, że w ogóle dostajemy środki na wydatki inwestycyjne. Ja wiem, że prywatnie to zabrzmi, co mnie to obchodzi, na co dostajesz pieniądze, dostajesz to wykorzystaj na co chcesz. Są oznaczone. Tego my nie możemy. Mamy wykorzystać tylko na wydatki inwestycyjne i boję się, że przyjdzie taki moment za parę lat, za rok, dwa, trzy, że my wybudujemy bo przecież budujemy dzisiaj egzotarium, wybudujemy teatr, który lada chwila rozpoczniemy projektowanie, ale nie będziemy mieć na aktorów czy na pracowników zajmujących się obsługą zwierząt w egzotarium. Także że to jest duży problem, bo my dzisiaj nie jesteśmy w planować tak jak pan, tak jak każda Polka, każdy Polak, tak jak każdy mieszkaniec Sosnowca, wydatków na rok, dwa, trzy do przodu. Przecież to jest, to jest straszne, okay, że my nie wiemy, jakie będziemy mieć wydatki za rok, za dwa, za trzy i jakie będziemy mieć przede wszystkim przychody, dochody za rok. Skoro jest pan w takiej sytuacji, to niech pan powie mieszkańcom tego miasta, co z tego wszystkiego zostało, co jednak będzie. To zostało, że my jako samorządowcy, zresztą w ramach stowarzyszenia Tak dla Polski, pan jednak zrealizuje. Panie redaktorze, w ramach Tak dla Polski na bieżąco rozmawiamy z wszystkimi siłami politycznymi, rozmawiamy przede wszystkim z przedstawicielami partii opozycyjnych, ale zgłosiliśmy się do pana premiera i w naszym apelu poprosiliśmy go o jak najszybsze spotkanie z nami samorządowcami, żebyśmy o przyszłości porozmawiali, bo to, że ja dzisiaj powiem mieszkańcom, że źle, niewiele daje. Ja jestem przeciwnikiem w ogóle cały czas mówienia PiS jest zły, rząd jest zły i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem mówienia, co można zrobić, żeby było łatwiej, żeby było lepiej. Dlatego oczekujemy, jako Tak dla Polski, jako ruch samorządowy, spotkania z przedstawicielami pana premiera, z panem premierem, żebyśmy o tych problemach wszystkich porozmawiali, żebyśmy pokazali drogę wyjścia z tego kryzysowej sytuacji, z tej kryzysowej sytuacji, bo ona jest naprawdę bardzo kryzysowa, bo można było poczekać z wieloma ruchami związanymi z podatkami, bo ja sobie zdaję sprawę, że ceny energii elektrycznej czy gazu nie są tylko spowodowane czynnikami wewnętrznymi, ale również zewnętrznymi. Więc powinniśmy podjąć działania antykryzysowe takie, aby dzisiaj zapobiec bankructwom wielu firm, które nie będą za chwilę płaciły podatki, tak do samorządów, jak i do budżetu państwa. Będziemy doprowadzać do tego, że przy bankructwie firm będzie zwiększało się bezrobocie, że ludzie po prostu będą mieli coraz mniej pieniędzy. To muszę pana dopytać, czy może pan zadeklarować, na co starczy? Są w Sosnowcu, jak w innych miastach, bardzo biedni ludzie. Oni liczą na MOPS chociażby, na miasto. Panie redaktorze, gdyby ceny utrzymywały się na poziomie z 31 grudnia ubiegłego roku, to mógłbym powiedzieć, że wszystko to, co jest zapisane w budżecie, wystarczy nam na funkcjonowanie w miarę pozytywnie naszego miasta, tak jak żeśmy sobie to zaplanowali. Bez nowych rzeczy, które w trakcie roku mogłyby gdzieś nam do głowy przychodzić, jak to do tej pory miało miejsce. Ale dzisiaj przy tych cenach zmieniających się
o czym panu chwilkę temu powiedziałem, w ramach przetargów na przykład na modernizację sosnowieckich dróg, w ramach Polskiego Ładu, trudno jest mówić o przyszłości. Ja mogę zapewnić, że na pewno pomoc społeczna, na pewno pomoc w żłobkach, w przedszkolach zostanie utrzymana i tutaj nie ma dwóch zdań, ale już zapewnić o tym, że ceny utrzymają się na tym samym poziomie, bym po prostu był oszustem, gdybym to powiedział. Nie, one się nie są w stanie utrzymać na tym samym poziomie, bo ceny po prostu rosną. Tak jak w domu, płacimy więcej za mieszkanie, płacimy więcej za żłobek. Musimy te środki znaleźć i tych środków no, musimy szukać, musimy rozmawiać z panem premierem, musimy rozmawiać ze stroną rządową, bo dzisiaj sytuacja jest bardzo ciężka, jest kryzysowa i tak jak w końcu pan prezydent zaprosił, jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną na rozmowę opozycję, jak w końcu ktoś, bo nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy pan premier, czy pani marszałek zaprosił opozycję do rozmowy o COVID-zie, tu dzisiaj powinniśmy również zasiąść do okrągłego stołu i rozmawiać o gospodarce w naszym kraju, bo lada chwila jak padną piekarze, jak padną restauratorzy, padną samorządy, padnie po prostu państwo polskie, bo pieniędzy nie ma się z niczego. Praca jest z pracy. Płaca, pieniądze są z pracy, nie z czegokolwiek innego. No, żeby dostać pieniądze, żeby państwo miało pieniądze, samorząd i my po prostu musimy pracować. I dzisiaj jesteśmy na etapie, że tych pieniędzy nam po prostu brakuje i musimy zastanowić się, co zrobić, żeby jeszcze tej pracy nie było mniej, bo no, inflacja tak to ma w sobie, że podnosi się inflacja, rezygnujemy z części zakupów, rezygnujemy z podróży, rezygnujemy z wakacji, coraz więcej rzeczy rezygnujemy. Tych pieniędzy jest znowu mniej, zamyka się zakłady, restauracje, zamyka się sklepy, znów pieniędzy jest mniej, rośnie bezrobocie, znów jest pieniędzy mniej, no pamiętamy to, no ja jako dziecko, także trochę tak przez mgłę, ale są wśród nas pewnie oglądający nas troszkę starsi mieszkańcy, którzy to pamiętają, że był moment, że stało się w kolejkach za wszystkim, że nie było na nic pieniędzy. Ja myślę, że to nam nie grozi, bo żyjemy w wielkiej zjednoczonej Europie i sobie nawzajem pomagamy, ale naprawdę ta wizja biednego państwa, z którego tak z tym walczyliśmy. My straciliśmy już ideały solidarności. Kiedyś byliśmy chwaleni za ideały solidarności, za wsparcie. Wszyscy mówili o rozwoju Polski, byliśmy pokazywali za przykład. Dzisiaj jesteśmy, ja nie chcę użyć tego słowa, ale dzisiaj wyczytałem to chyba w Rzeczpospolitej, bankartem Europy. Nikt nas nie chce, nikt nas nie lubi, nikt się z nami nie liczy. Minęła nam 20 minut tego spotkania. Obiecałem państwu, że wszystkie szczegółowe pytania, które państwo mogą mieć do prezydenta w związku z finansami miasta, będą państwo mogli zadać. I to jest ta chwila. Zakładam, że już pan tam jest wyposażony w treści od mieszkańców. Ja pana zostawiam w takim razie z mieszkańcami Sosnowca. Dobrej dyskusji życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze. Szanowni państwo, tak jak pan redaktor powiedział, oczywiście jesteśmy teraz bezpośrednio, bo chciałbym na wiele bezpośrednich pytań, które pewnie się pojawią i które się pojawiały, porozmawiać. Odświeżę sobie, żeby zobaczyć pytania, które się pojawiały. O, jakiś mam tutaj problem techniczny, widzę. Może tutaj przekażę, bo mam problem, ale mam też w telefonie, także... Szanowni państwo, kiedy nowe miejsca na Kaliskiej? Mamy takie pytanie. Myślę, że chodzi tu o parking przy ulicy Kaliskiej w ramach budżetu obywatelskiego. Będziemy lada chwila ogłaszać kolejne postępowanie przetargowe, bo troszkę chyba na ten temat mówiliśmy. Ceny, które są dzisiaj oferowane, są znacznie większe i musimy po prostu no, zastanowić się nad możliwością zmiany pewnych inwestycji, tak żeby te środki na ten parking się w końcu znalazły. Niestety znowu mi znikło. O, jest. Szanowni państwo, pytanie. Co z hotelem na Narutowicza? Szanowni państwo, trudno jest mi odpowiadać na pytania, które no, nie dotyczą niestety miasta. Hotel na Narutowicza jest prywatną własnością. Nie ukrywam, że jak już zostałem prezydentem, staraliśmy się skontaktować z właścicielami, tak żeby można było zastanowić się nad innym rozwiązaniem tego problemu. Niestety ceny są zaporowe, jeżeli chodzi o możliwość wykupu. Właściciel prawdopodobnie no, przeinwestował, tych środków mu brakuje i no, na dzisiaj trudno mi jest cokolwiek państwu odpowiedzieć, bo tak jak powiedziałem, jest to w 100% własność prywatna, inwestycja prywatna. Kiedy węzeł drogowy na S1 przy inwestycyjnej? Kończymy procedury przetargowe, jeżeli chodzi o projektowanie, tak jak państwo
co wiecie, my już projekt mieliśmy, generalna dyrekcja troszeczkę zwlekała z realizacją tej inwestycji. Musimy go odświeżyć, ten projekt, i dostosować do remontu, który również będzie przeprowadzała generalna dyrekcja. Myślę, że to kwestia tego kwartału na podpisanie umowy, na projektowanie. Projektowanie niecały rok, także pod koniec tego roku myślę, że dobre wiadomości, jeżeli chodzi o tą stronę projektowania. No i przystąpimy wtedy, mam nadzieję, że generalna już tutaj dalej będzie kontynuowała swoje prace. Przystąpimy wtedy do etapu wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Co z podwyżkami dla administracji w szkołach? Szanowni Państwo, chcemy i robimy to w tej chwili, aby każda osoba pracująca w administracji samorządowej otrzymała podwyżkę. Zapewne również i lada chwila dotyczyć to będzie administracji w szkołach, bo to, o czym mówiliśmy z panem redaktorem, inflacja zżera wszelkie pieniądze, które mieliście Państwo podobno mieć w ramach Polskiego Ładu. Mieliście zarabiać więcej, mieliście zarabiać lepiej. Dzisiaj dobrze wiemy, że tak naprawdę część z Was zarabia w ogóle mniej niż zarabiała kiedyś, a inflacja robi swoje, także również i tutaj podwyżki muszą się znaleźć. Z czego miasto będzie rezygnowało w pierwszej kolejności, skoro kasy będzie jak czy, tak czy siak brakować? Szanowni Państwo, ja powiem tak. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące i przygotowanie tegorocznego budżetu, my tak naprawdę przygotowywaliśmy się na trudne czasy. Ten rok jeszcze nie będzie najgorszy. Jesteśmy w dobrej sytuacji, jeżeli można by powiedzieć, po procedowaniu budżetu w grudniu, bo o tym mówiliśmy. Jeżeli w ciągu całego bieżącego roku nie będą drastycznie rosły koszty, te ceny gazu, energii elektrycznej będą utrzymywały się już mniej więcej na tym samym poziomie, to ten rok zakończymy zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy, więc wszystkie wydatki bieżące zostaną utrzymane. Jeżeli chodzi o inwestycje, tutaj trudno mi jest cokolwiek powiedzieć, bo tak jak pokazałem na jednym przykładzie, te ceny drastycznie się zmieniły i zapewne będziemy szukali środków zewnętrznych na realizację tych inwestycji, jak i no, może łączyli pewne inwestycje, tak żeby przyspieszyć realizację jednej, przesunąć w czasie drugiej. Ale na dzisiaj wszelkie inwestycje zaplanowane i te, o których mówiliśmy na koniec ubiegłego roku w ramach budżetu miasta Sosnowca, chcemy zrealizować. Szanowni Państwo, już muszę otworzyć, bo dłuższe pytanie. Mamy w Sosnowcu wiele inwestycji. Remonty dróg, obiekt Mosiru Żeromskiego, stadion, egzotarium. Czy ten poziom inwestycji przy rosnących stopach procentowych i dużej inflacji nie wywraca budżetu do góry nogami? Oczywiście utrudnia funkcjonowanie, Szanowni Państwo, ale zadłużenie miasta Sosnowca jest na stabilnym i niezbyt wysokim poziomie. Jest, można powiedzieć, w stosunku do miast na prawach powiatu na niskim poziomie, bo przy budżecie około 1 220 000 000 zł wynosi około 220 milionów złotych. Także jest około 20% budżetu, gdy wiele miast sięga tych, które można maksymalnie osiągnąć 60%. Także sytuacja jest stabilna, ale też trzeba sobie zdać sprawę, że tak jak w naszych portfelach, gdy mamy kredyty, również wydatki bieżące na spłatę będą rosły. Ale trzeba sobie też trzeba również być tutaj uczciwym, że często kredyty, które braliśmy 2, 3, 4 lata temu, były oprocentowane na tym poziomie, który mamy dzisiaj. Po prostu w międzyczasie te odsetki spadły. Dzisiaj wracają do tego poziomu, który był, gdy braliśmy te kredyty. Także na dzisiaj stopa odsetkowa nie jest generalnie bardzo wysoka. Jest wyższa niż była parę miesięcy temu, ale na razie jeszcze w miarę jest na tym poziomie, na którym najczęściej Państwo braliście i miasto braliśmy kredyty. Także sytuacja jeszcze w tym zakresie nie jest bardzo, bardzo zła. Czy droga do nowego stadionu zostanie wyremontowana przed otwarciem obiektu? Szanowni Państwo, w całości prawdopodobnie nie, ponieważ czekaliśmy na środki zewnętrzne, a tak zostały one zaprogramowane, że nie można było ogłaszać przetargu przed
otrzymaniem tych środków. To są te przetargi, o których mówiłem, te o wartości około 100 milionów złotych. Jesteśmy w trakcie procedowania tych przetargów, więc całościowy, generalny remont na pewno nie zakończy się przed otwarciem stadionów, obiektów. Zresztą nigdy tak nie planowaliśmy, ze względu na to, że nie chcemy nowych, wyremontowanych dróg niszczyć pojazdami, które pojazdów ciężkich, które no, muszą do prawie ostatnich dni, bo teraz jest robiona właśnie między innymi nawierzchnia wokół obiektów. No, nie chcieliśmy dopuścić do tego, żeby one były niszczone. Także generalny remont rozpocznie się w momencie, w którym ten ciężki sprzęt, korzysta sprzęt na budowę, no, po prostu zniknie. Szanowni Państwo, co z więzieniem wycinką lasu, która musi wycinką lasu, żeby go wybudować i po co? Szanowni Państwo, po pierwsze, generalnie zdecydowana większość terenu, która jest pod budową więzienia, nie jest terenami miejskimi, bo tu jest jakieś ogromne nieporozumienie. To nie są tereny miejskie, to są tereny spółki restrukturyzacji kopalń, które w planie zagospodarowania przestrzennego były jako tereny przemysłowe. I to nie jest las. Jakbyście Państwo zobaczyli lot z góry, jest to teren pokopalniany, niezalesiony, także w żadnej wycinki lasu tam nie ma. To nie jest las. To jest przekłamanie, o którym Państwo mówicie. I tak jak mówię, to są tereny, które w planie zagospodarowania przestrzennego od lat są terenami przemysłowymi, pod działalność przemysłową, handlową, czy inne działalności, ale związane, tak jak mówię, z działalnością gospodarczą. Miasto przekazuje tylko mały teren, około 3000 m2, tak żeby połączyć pewne działki w jedną całość, tak żeby no, te działki, które tam są, no, pomogły w dotarciu na to miejsce w transporcie. Także to jest najważniejsza rzecz. A dlaczego, Szanowni Państwo, przecież dobrze wiecie, że na ulicy Radocha mamy więzienie, areszt śledczy, kiedyś teraz więzienie, i ono nie spełnia żadnych kryterium, a jest prawie w samym centrum miasta. Cieszymy się, że Sosnowiec bardzo mocno zyskuje, jeżeli chodzi o miasto, bo kiedyś, za moich poprzedników, ja pamiętam, często o tym mówimy, nawet Urząd Miar i Jakości i Urząd WAG, chyba tak to się nazywało, zniknął z terenu Sosnowca. Dzisiaj udaje nam się, dzięki dobrej współpracy, odzyskiwać wiele instytucji ponad lokalnych i w ten sposób prestiż miasta rośnie, bo przecież prokuratura okręgowa, sąd okręgowy, to wszystko coś, co powstało, bądź powstanie, bo sąd okręgowy w kwietniu, z tego co wiemy, no, co powstało dopiero w ostatnich latach. Pamiętamy, że niedawno otworzyliśmy nowy posterunek czy komendę policji, nowy budynek prokuratury, sprowadziliśmy do Sosnowca Straż Graniczną. Także to są dobrze płatne miejsca pracy, których w Sosnowcu bardzo mocno brakowało. W końcu nam się udało. Te dobre miejsca pracy w Sosnowcu są pewne miejsca pracy i dlatego bardzo z tych inwestycji się cieszymy, bo to są kilkunasto, kilkudziesięciomilionowe inwestycje na terenie miasta. Ale jeszcze raz podkreślam, nie ma żadnej wycinki. To są tereny, które w zdecydowanej większości, ogromnej większości należały do spółki restrukturyzacji kopalń, a nie dla miasta Sosnowca. Ale cieszymy się z tej współpracy, bo tak jak powiedziałem, przynosi ona konkretne efekty dla miasta Sosnowca i dla jego mieszkańców. Co się stanie z ulicą Machowskiego, kiedy będzie zrobione? Szanowni Państwo, to jest ten przetarg, o którym również mówiłem. Jesteśmy w trakcie procedowania przetargu. Też te przepisy, które zostały wprowadzone w Polskim Ładzie, że nie można rozpoczynać przetargu przed odzyskaniem środków, spowodowały, że musieliśmy pierwszy przetarg unieważnić. Mam nadzieję, że lada chwila te przetargi się zakończą i tak będziemy realizować tę inwestycję, aby również w tym roku, bo pamiętajmy, że w tamtym roku również przerwaliśmy inwestycje po to, żeby gastronomia mogła funkcjonować po trudnym okresie pandemii, żeby również gastronomia w tym roku, który mamy, w tym okresie, w którym ta gastronomia mocniej funkcjonuje, mogła mimo utrudnień funkcjonować. Ile kosztuje, przepraszam, a co planowane w miejscu obecnej lokalizacji więzienia na ulicy Radocha, bo było też pytanie, ile kosztuje roboczo godzina sprzątania miasteczka Sosnowiec. Nie znam miasteczka Sosnowiec, znam piękne miasto Sosnowiec. Miasteczko Sosnowiec to może to mniejsze, gdzie się jedzie na Łódź, a tak pół żartem, pół serio. Nie wiem, ile kosztuje robocza godzina sprzątania, ponieważ no,
trzeba by sprecyzować pytanie i zadać je w taki sposób, abyśmy wiedzieli tak naprawdę, o jakie sprzątanie chodzi, a co jeżeli chodzi o więzienie na Radosze. No myślę, że znakomitym pomysłem byłoby przejęcie tego terenu przez miasto i zrobienie tak naprawdę fantastycznego miejsca, miejsca, które mogłoby łączyć turystykę wraz z rozrywką, bo myślę, że w wielu miejscach na świecie takie pomysły byłyby. Myślę, że dzisiaj za dużo na ten temat nie chciałbym mówić, ale pomysły są, ale realizacja i w ogóle przelewanie tych pomysłów na papier jeszcze przed nami. Szanowni Państwo, ja tak na szybko, bo pewnie jakieś pytania mi umykają, ale chciałbym też Państwa zapewnić, że pytania, które tu się pojawiają, a nie zdążyliśmy odpowiedzieć i odpowiedzi gdzieś Państwo nie macie, będziemy je oczywiście przeglądać i starać się później na nie, oczywiście na każde odpowiadać. Jaki będzie finalny koszt budowy ZPS? Ten, o którym Państwu mówiliśmy. Obecnie w tej chwili taki koszt, który zaplanowaliśmy, jest realizowany. Mieliśmy troszeczkę szczęścia, teraz już jest trochę trudniej, że te najważniejsze inwestycje, hutnicze zwłaszcza, a przecież stal bardzo mocno zdrożała, były wykonywane przed tym skokiem cenowym. Także w tej chwili ta wartość inwestycji jest utrzymywana. Szanowni Państwo, czy jest w planach wybudowanie kolejnej placówki przedszkola na osiedlu Naftowa? Nie, kolejnej nie. Mamy dzisiaj placówkę przedszkolną, która jest w kiepskim stanie technicznym i planujemy i chcemy, aby w tym osiedlu powstała nowa placówka, likwidując tą, którą mamy. Nowa placówka wraz z miejscami żłobkowymi na terenie miasta Sosnowca. Tutaj ważną rzeczą jest współpraca z Radą Osiedla, z Osiedlem Mieszkaniowym Południe, no bo musielibyśmy otrzymać grunty w jakiś sposób od spółdzielni mieszkaniowej, żeby móc realizować tą bardzo ważną i potrzebną w tej części Sosnowca inwestycję. Także mamy koncepcję, chcemy to zrealizować. Trochę pandemia utrudnia, bo ten kontakt spółdzielnie mieszkańcy jest utrudniony. Jaka jest kwota? Proszę nie łapać mnie za słówka, gdybym się pomylił, ale o ile dobrze pamiętam, jest to kwota około 220, może 230, między 220 a 240, tak mi chodzi po głowie, wartość inwestycji Zagłębiowskiego Parku Sportowego, bo mniej więcej po 50 kilka milionów kosztuje hala i lodowisko i około 120 milionów kosztuje stadion. Warto zauważyć, że gdybyśmy tą inwestycję zaczęli dzisiaj i tak pewnie każdy prywatnie by to liczył, to ta inwestycja byłaby 50% droższa. Także tak naprawdę dzisiaj zyskaliśmy 50%, tak jak na mieszkaniu, bo pewnie mieszkanie każdy by tak liczył, o stadionie czy obiektach sportowych nikt tak nie powie, ale mieszkanie, które kupowaliśmy jeszcze niedawno za 5 tysięcy, dzisiaj kosztuje 6-7, czyli tak naprawdę wartość rośnie. Dokładnie tak samo jest z tymi obiektami sportowymi. Oj, panie Arkadiuszu, precyzuję, chodzi praca jak na pracownika zamiata chodnika miotła. Przepraszam, to przeczytałem, ale jeszcze raz mówię, nie wiem, ile kosztuje zamiatanie i tak naprawdę dzisiaj tak naprawdę zamiatają urządzenia. My wydajemy określone środki pieniędzy, około 10 milionów złotych na sprzątanie miasta Sosnowca, tylko na sprzątanie miasta Sosnowca i w tym jest i zamiatanie, i zbieranie liści, koszenie i to diametralnie również rośnie. Myślę, że ta kwota w tym roku będzie zdecydowanie wyższa ze względu na wyższe koszty paliwa, wyższe koszty pracowników itd., itd. Nie wiem, bo pisze, że trzeba się utrzymać w pierwszej lidze. Myślę, że chodzi o sport, ale nie widzę, o co chodziło wcześniej. Placówka była. Nie widzę. Priorytetem jest utworzenie nowego. Chyba tutaj jest dyskusja między Państwem akurat, bo uszczelniono budżet. Szanowni Państwo, ja tutaj miałem takie bardzo fajne pytanie, które chciałem Państwu zadać. Nie wiem, czy ja go znajdę, bo ja go dostałem w trakcie dzisiejszego dnia. I nie wiem... Nie wiem, czy jestem w stanie go odnaleźć, ale na pewno będę chciał na nie Państwu odpowiedzieć nawet jutro. Pozwólcie, że jeszcze chwilkę poszukam, bo może mi się go uda mi się go znaleźć, bo naprawdę to była bardzo ciekawa, fajna rzecz. O, mam.
Szanowni Państwo, Pan Robert, ile kosztuje, bo ja przepraszam, nie mówiłem imion, miałem mówić, ile kosztuje miasto, ile kosztuje państwo? Niezwykle ważne pytania. O wydatkach publicznych myślę i mówię w sensie inwestowania środków publicznych, a nie maksymalizacji budżetu, czy też redystrybucji środków. Przerzucanie środków z kubki na kubkę to rosnące koszty administracyjne, strata, koszt. Jeśli wydajemy na oświatę, to znaczy, że inwestujemy w nowe pokolenie. Jeśli wydajemy na ogrzewanie, inwestujemy w warunki życia. Czy możemy lepiej kształcić, lepiej i wygodniej żyć? Tak. Do tego trzeba zmian, a zmiany to projekty. Zadałbym takie pytanie, wydaje się również ważne, co ile kosztuje? Ile kosztuje zarządzanie projektami publicznymi? O ile więcej wydajemy na każdy projekt publiczny? Czy źle, czy dobrze? Czy wcale, czy są źle zarządzane? Przykładów można mnożyć. Dlaczego zadaję takie pytanie? Dlatego, że w przestrzeni publicznej nie mówi się o tym. Szanowni Państwo, specjalnie może nawet przy długie pytanie, ale to jest bardzo ważna, ważne zagadnienie. Zresztą tutaj z panem redaktorem Krzyżem o tym mówiliśmy. Właśnie o tym, że dzisiaj środki są przenoszone z kubki na kubkę, powodujące niepotrzebną stratę. Jak Państwo wiecie, każdy samorząd otrzymywał z Państwa PIT-ów, nasz wszystkich PIT-ów, 40 miasta na prawach powiatu, około 49% udziałów, czyli połowa środków zostawała w Sosnowcu. Dzisiaj zmiany podatkowe spowodowały, że Sosnowiec straci około 80 milionów złotych. Te pieniądze w jakiś sposób mają wrócić do państwa, tak mówi minister, ale trzeba sobie zdać sprawę, że po drodze stracimy ogromną część tych środków, bo przecież musi je policzyć administracja, wyliczyć PIT, wysłać ten PIT. W ogóle my jako administracja, czy prywatna, czy samorządowa musimy wydać kolejne pieniądze na to, żeby to wszystko państwu rozliczyć. I to jest właśnie bardzo dobry przykład tego, że pieniądze z kubki na kubkę po prostu giną i się je traci. Dokładnie też jak pan mówi, ważne jest, aby maksymalizacja budżetu, o czym mówiłem, poprawa jakości kształcenia, przecież termomodernizacja, budowa sal, remonty sal gimnastycznych, szykujemy się do budowy kolejnej sali gimnastycznej, dlatego o tym mówię, boisk sportowych, tablice interaktywne, to wszystko powoduje polepszenie jakości kształcenia i to są bardzo dobrze wydawane środki, tak jak wydawanie na, jak my to mówimy, na sferę spędzania wolnego czasu. To właśnie powoduje, że jakość życia w naszym mieście się zwiększa. To są dobrze wydawane środki, mam nadzieję, że tak będziemy robić. Oczywiście ze wsparciem państwa, bo też kiedyś ktoś, nawet ostatnio mnie pytał, bo udało się być dosyć wysoko, jeżeli chodzi o to, jak zarządzamy internetem, jak się z państwem komunikujemy, że tak naprawdę każdy komunikat, komentarz, który od państwa do nas dociera, messengerem, jakimkolwiek innym środkiem przekazu, jest przez nas czytany, oceniany, weryfikowany i pewnie często w naszych projektach, które realizujemy czy zmieniamy, zwracamy na to uwagę. Także naprawdę, Szanowni Państwo, każda Państwa uwaga jest przez nas rozpatrywana, czytana i nad każdą się tak naprawdę zastanawiamy. Pytanie do PKP pisze, przepraszam, bo znowu tutaj mi gdzieś znikły. Panie Prezydencie, co dalej z bramownicą na Inwestycyjnej? Ostatnio zamontowana została uszkodzona parę godzin po montażu. Czy miasto przekazuje nagrania z monitoringu do słupstwa? Tak, Szanowni Państwo, wszystkie uszkodzenia były naprawione albo z gwarancji, albo z OC tych osób, które do tego doprowadziły. Mamy również nagranie teraz, bo specjalnie po to, żeby chronić nasze pieniądze, zamontowaliśmy monitoring, jest nagrywana cały czas sytuacja koło bramownicy i każdy taką sytuację, która doprowadzi do zniszczenia tej bramownicy, będziemy chcieli odzyskać za nią środki, bo będziemy mieć na to dokumenty. Tutaj dyskusja między państwem, więc gdzieś to sobie coś znajdę szybko. Czekam na dodatkowy autobus z dzielnicy Niwka przez Pawiak do Katowic. Mija już rogo do... Tak, Szanowni Państwo, mija. Ja mogę tylko powiedzieć, że my cały czas prosimy ZTM o to, żeby go uruchomić, ale wynika to po prostu z prostej przyczyny, między innymi z pandemii, bo tak jak dotyka wielu Państwa znajomych, przyjaciół, dotyka również przedsiębiorstwa transportowe i pracowników również brakuje, ale ogólnie w ogóle brakuje dzisiaj rąk do pracy i mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach do połowy roku, bo tak dostaliśmy ostatnio taką informację, nowy autobus łączący Katowice ze strefą ekonomiczną w końcu wyruszy na trasy, bo tak samo nam zależy na nim, dlatego o niego walczymy, jak i Państwo.
Szukam, bo tutaj jest dyskusja między państwem. Przepraszam. Nie wiem, czy czytać, bo nie chciałbym nikogo obrazić. Co ze złodziejstwem, które opanowało Milowice? Ja bardzo panią Annę bardzo bym prosił, żeby opisała nam na Messengerze, o co jej tak naprawdę chodzi. Przede wszystkim skierowała to pytanie również do policji. My oczywiście też przekażemy, ale bym prosił o jakieś szczegóły, bo naprawdę nie znam jakichś nadzwyczajnie trudnych sytuacji, jeżeli chodzi o tą dzielnicę. Wręcz przeciwnie, myślę, że bardzo tam sytuacja się poprawia. Jeżeli chodzi o tą dzielnicę, inwestycje plus te również remonty, które na dzielnicy w tej chwili wykonujemy. Oczywiście w związku z zimą zostały one w pewnym sensie wstrzymane. Czy miasto myślałaby położyć gielit? Szanowni Państwo, tak naprawdę nie. I to wynika z tego, że właśnie Państwa słuchamy i większość tych, którzy jeżdżą na nartach, mówi, że gielit nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na zdrowie, na jakość i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj, zresztą my, no, mamy wiele innych inwestycji, myślę, dużo ważniejszych, dzisiaj nie jest rozpatrywana sprawa igielitu. Szukam kolejnego pytania. Dziękuję Pani Agnieszce za pozdrowienia dla Pani Anety. Bo się Państwo pozdrawiacie, z czego się cieszę. Co z budynkiem po komendzie? Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie rozmów z zainteresowaną instytucją. Naprawdę dzisiaj nie chcę mówić, bo rozmowy są w toku. Zobaczymy, czy się powiodą, ale myślę, że to kwestia kilku miesięcy, żeby nowe przeznaczenie dla tego budynku znaleźć. Pytanie, czy będą podnoszone podatki od nieruchomości? No to pytanie dopiero przed nami, w listopadzie tego typu decyzje przed nami. Co sądzę o dzielnicy Sosnowiec-Kazimierz Górniczy? Uważam, że to dzielnica, która przeszła jedne z największych przeobrażeń, jeżeli chodzi o nasze miasto. Wiele inwestycji, tak państwa, bo wspólnotowych, spółdzielczych, jak i naszych, remont ulicy Wagowej, remont ulicy Armii Krajowej, remont ogromny, przecież Domu Kultury, no coś wspaniałego, co powstało w tej dzielnicy i korzystajcie państwo. Oczywiście trudno w oderwaniu od Kazimierza nie mówić o parku w Kazimierzu, który myślę jest no, perełką w naszym mieście i amfiteatry, które tam powstał, nowe place zabaw w ramach budżetu obywatelskiego, wiele inwestycji. Także myślę, że naprawdę to dzielnica, która przeszła jedne z największych przeobrażeń w ostatnich kilku latach. Jest pytanie, czy o filmikach, które krążą o interwencji Straży Miejskiej w stosunku do dziennikarzy, którzy chcieli podobno ze mną rozmawiać. Jak Państwo gdzieś na jakiś filmie znajdziecie, zobaczycie, że rozmawiałem z tymi osobami. Ja nie nazywałbym do końca ich dziennikarzami, ponieważ nie zachowywali się jak dziennikarze. I jeżeli doszło do interwencji, to chodziło o to, że zgodnie z polskim prawem niewypisanym przez nas należy na terenie urzędu używać, zasłaniać twarz. I o ile dobrze pamiętam, o to właśnie chodziło, a zachowanie tych Państwa, no trudno nazwać zachowaniem jakiegokolwiek dziennikarza i mieć do kogokolwiek pretensje, no jeżeli druga strona tak się zachowuje. Co z ulicą Kukułek? Szanowni Państwo, zbankrutowała firma, no polski rynek, o czym mówiliśmy. Firma nie wytrzymała tego, co się dzieje na polskim rynku i zbankrutowała. Dzisiaj otworzyliśmy oferty przetargowe, będziemy je od dzisiaj oceniać. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia, dwóch wybierzemy firmę, która doprowadzi do końca tą inwestycję i jak najszybciej, jak tylko wiosna pozwoli, ruszamy do inwestycji, tak żeby jak najszybciej tą inwestycję zakończyć. Co z budynkiem po byłym pogotowie na ulicy Czarnej? To budynek należący do prokuratury okręgowej, będzie on modernizowany przez prokuraturę, będzie tam prokuratura okręgowa, to o czym mówiłem, kolejna instytucja ponadlokalna, która będzie na terenie naszego miasta. Czy planujemy zwiększyć środki do budżetu obywatelskiego? Szanowni Państwo, od kilku lat zwiększaliśmy te środki, mamy ich około 8 milionów, są jednymi z wyższych, jeżeli chodzi o budżet obywatelski w naszym województwie. Przy tej sytuacji, którą mamy, wybaczcie Państwo, ale staramy się utrzymywać na tym poziomie, na którym od kilku lat ten budżet obywatelski jest, bo to 8 milionów plus milion na walkę z niską emisją, czyli w sumie około 9 milionów złotych.
Dlaczego na cmentarzu na ulicy 11 listopada nie ma toalet? No, szanowny panie Robercie, myślę, że dużo więcej i większych problemów mamy dzisiaj niż toalety na cmentarzu parafialnym. Także po pierwsze, no nie ten adres, a po drugie, naprawdę myślę, że również w tym zakresie potrzeby są zupełnie w innym miejscu. Czy miasto planuje dalsze podłączenia mniejszych osiedli wspólnot do sieci miejskiej? Szanowni Państwo, ja to często powiem, miasto nie jest właścicielem żadnych sieci. Miasto nie ma sieci. Ani CO2, ani CO, ani gazu. To są spółki Skarbu Państwa i tylko one decydują o tym, kiedy i jakie inwestycje będą przeprowadzać. Ja mogę powiedzieć, że miasto takie inwestycje przeprowadza. W tym roku będzie kolejnych kilkanaście budynków, które zostaną termomodernizowane i podłączone do centralnego ogrzewania. Również zapraszamy Państwa do Wydziału Gospodarki Komunalnej, gdzie Państwo indywidualnie, gdy takie wymiany przeprowadzacie, dostaniecie od nas dofinansowanie. Co z lodowiskiem, stadionem ludowym po wybudowaniu ZPS-u? Stadion ludowy zostanie i będzie służył sosnowieckim sportowcom jako baza treningowa. Z lodowiskiem mamy zupełnie inne plany. Niestety już jego stan techniczny jest taki, że raczej planujemy jego wyburzenie i powiększenie Parku Sieleckiego. Po prostu tak jak to kiedyś tam było, będą drzewa, będzie przyroda. Powiększenie Placu Sieleckiego kosztem tego już starego budynku. Co dalej z dworcem sezonowym w Maczkach? Szanowni Państwo, to znów inwestycja spółki Skarbu Państwa i mogę powiedzieć, że wysłaliśmy wiele pism do PKP z możliwością zaadaptowania tego budynku i z pomysłami miasta, co z nim dalej zrobić. Niestety do dzisiaj żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Co więcej, ten dworzec był wpisany jako jedno z działań w ramach programu dla województwa śląskiego. Niestety nawet w tym programie nic nie zostało zrealizowane dla województwa śląskiego i ten dworzec dalej straszy, można by powiedzieć, a co najgorsze, zostało tam wpompowane kilka czy kilkanaście milionów złotych przez Skarb Państwa i lada chwila zostaną te pieniądze po prostu na normalnie śmiecie zmarnowane. Już mi uciekło. Coś tutaj. Co z inwestycją z budżetu obywatelskiego przy ulicy Górnej w Ostrowach? Przepraszam, nie znam tego tematu w tej chwili. Jeżeli pan mi opisze, bo nawet jak pan nie opisze, ale sobie na spokojnie jutro sprawdzimy, to oczywiście panu odpowiem, bo po prostu tego tematu na tą chwilę nie znam. Czy w najbliższym czasie jest przewidywany remont basenu na Sielcu? Tak, mieliśmy takie plany, ale to jedna z inwestycji, którą prawdopodobnie będziemy musieli przemyśleć, bo to jest bardzo duża inwestycja, bardzo kosztochłonna, kilkadziesiąt milionów złotych. Mamy wstępne PW, czyli taki plan funkcjonalno-użytkowy dla tego miejsca. Także chcielibyśmy jak najszybciej tę modernizację rozpocząć, ale rozpoczynamy modernizację innych obiektów sportowych. Nie chcemy naraz wydawać wszystkich środków, które mamy na obiekty sportowe, bo trzeba je rozdysponować pod różne potrzeby w mieście Sosnowiec i w tym roku rozpoczynamy Klimontów. W tym roku rozpoczynamy stadion lekkoatletyczny. Zakończyliśmy niedawno balon na Mireckiego, także cały czas infrastrukturę inwestujemy, a przecież dobrze Państwo wiecie, że w połowie roku również otwarcie po modernizacji basenu przy ulicy Żeromskiego, ogromnego, po ogromnej przemianie, bo zobaczycie Państwo, że dzisiaj już go nie tylko basenem można nazywać, ale miejscem, myślę, do takiego do rekreacji, także zapraszamy w połowie roku pewnie otwarcie tego miejsca, choć tutaj również, tak jak Państwo, mamy problemy z Tauronem, z podłączeniem potrzebnej, mamy większe zapotrzebowanie na energię elektryczną i Tauron cały czas nie jest w stanie nam tej energii dostarczyć. Kiedy będą zlikwidowane piece w centrum? Trudno mi powiedzieć, bo to prywatni właściciele zdecydują. Jest tam sieć centralnego ogrzewania, można się podłączać, miasto dopłaci do tej inwestycji. Myślę, że tutaj zmiany prawne byłyby niezbędne, które by no, w jakiś sposób zmobilizowały naszych mieszkańców do tego, właścicieli, a nie mieszkańców, do podłączenia do sieci centralnego ogrzewania.
Kiedy rozpocznie się budowa wiaduktu na Wojska Polskiego? No mam nadzieję, że w bieżącym roku, tak jak mówiłem, procedury przetargowe również i na to trwają. Niestety kwoty są zdecydowanie większe od planowanych. Planowaliśmy akurat na ten wiadukt około 28 milionów, najtańsza oferta to 40. I tak jak powiedziałem, no dzisiaj jesteśmy na etapie szukania dodatkowych środków, aby tą inwestycję, bardzo ważną inwestycję, w końcu przeprowadzić. Czy jest termin końcowy rozwiązania problemu z latarniami? No, chciałbym, żeby jak najszybciej, ale sam każdego wieczoru jeżdżę poszczególnymi ulicami, gdzie zauważyłem problemy i rzeczywiście jest już trochę lepiej. Ja nie powiem, że jest dobrze, bo sam bym chyba z sobą nie do końca się zgodził, ale wiele ulic zaczyna normalnie funkcjonować, na przykład Wawel, ulica Mikołajczyka, ulica Kościelna. Żeby była pełna jasność, z firmą nie przedłużyliśmy umowy, każdego dnia naliczane są kary, firma no, obiecała, że robi co może, żeby doprowadzić do sytuacji, w której upora się z tymi problemami, no, tłumaczenie pogodą, COVID-em i tak dalej. No, nas te tłumaczenia już w żaden sposób nie do końca interesują, ale tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że te efekty trochę lepszej sytuacji są z każdym dniem przez Państwa odczuwane i mam nadzieję, że tak każdego dnia właśnie będzie. Czy jest szansa na powrót do życia Balatonu? Rozmawiamy cały czas z Lasami Państwowymi, bo to nie nasz obieg, nie nasz teren. Chcemy, aby te tereny zostały przekazane miastu i wtedy byśmy mogli przystąpić do realizacji jakichkolwiek inwestycji na tym terenie. Pani Renata pisze, czym będzie zajmować się ta firma, ale nie wiem niestety jaka firma, także pozwólcie, że przejdę dalej. Na ulicy Mikołajczyka Wielki Plus. Pani Renato, bardzo serdecznie dziękuję. Doświetlenie przejść, zresztą po raz chyba pierwszy w Sosnowcu interaktywne, jak się podchodzi do przejścia, to automatycznie naświetlacze na przejściu dla pieszych się uruchamiają, tak żeby było coraz bezpieczniej. Szanowni Państwo, no, chyba powolutku, bo widzę, ta liczba pytań powolutku znika. Tak jak obiecałem Państwu, na pytania, które gdzieś tam nam umknęły, czy mnie umknęły, będziemy chcieli Państwu odpowiedzieć. Jeszcze Pan Łukasz tutaj chyba mi mówi o tej ulicy Górnej. Została rozpoczęta budowa, wjechały spychacze, ziemia i przestało się coś dziać. Szanowny Panie Łukaszu, ja to tak jak powiedziałem sprawdzę, możliwe, że wynika to po prostu z warunków pogodowych. My chcemy przez 12 miesięcy w roku przeprowadzać inwestycje, dlatego nawet jak jest listopad, to my wchodzimy z budowami, bo dobrze wiemy, że z tą pogodą w ostatnich latach było różnie, ale no są sytuacje, w których musimy przerwać pracę. Tak to było, tak jest z pracami drogowymi. Zostały one przerwane na czas tej zimowej aury. Lada chwila, jeżeli będzie troszkę cieplej, będą firmy wracać, ale trudno powiedzieć, jak ta sytuacja z tą aurą będzie wyglądała. Wiadomo, jest nieprzewidywalna. Także możliwe, że wynika to z tego, ale dokładnie sprawdzę tą sprawę, o której pan mi powiedział. Ulica Czerwonego Krzyża ciemna, za chwilkę przekażę, dziękuję za informację. Nie ma terminu na naftową, szanowni Państwo, nie odważę się podać terminu. Tak jak powiedziałem, zależy to również od innych czynników zewnętrznych. Chcielibyśmy, żeby w tej kadencji, a mam jeszcze 2 lata kadencji, ta inwestycja się rozpoczęła, ale naprawdę zależy to od wielu czynników niezależnych od miasta Sosnowca. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, jeżeli mamy jeszcze jakieś pytania, które gdzieś tam nie zauważyłem, pominąłem, jestem do Państwa dyspozycji, będziemy na nie odpowiadać w ciągu najbliższych 24 godzin. Mam nadzieję, że na każde pytanie odpowiedź będzie. Mówię 24 godzin, bo będę odpowiadał za chwilę, ale są takie, które będę musiał sobie na spokojnie jutro po konsultacji ze współpracownikami wyjaśnić. Także bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tak jak obiecywałem, będziemy się spotykać z Państwem. Ja zostałem gdzieś kiedyś skrytykowany przez jedną z Pań, ale akurat tutaj bym się nie przejmował, akurat, bo ta Pani nie zajmuje się niczym innym, tylko krytyką, że nie spotykam się z Państwem. Ja jestem do Państwa dyspozycji, a w dobie elektroniki, ale zarazem też pandemii, myślę, że taki format kontaktu, gdy Państwo przychodzicie z pracy zmęczeni,
możecie spokojnie sobie zjeść obiad, usiąść z dziećmi, pobawić się, a potem chwilę czasu stracić na spotkanie ze mną, żeby dowiedzieć się o wielu ważnych problemach, ale również problemach, które Państwo chcecie zapytać, przedstawić. Myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Zapraszam Państwa również poprzez moją stronę, poprzez mojego Facebooka, do licytowania w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam również Państwa na stronę Sosnowiec Łączy. Wiele ciekawych licytacji, a co najważniejsze, w ten sposób możemy pomóc najmłodszym, którzy dzięki tym pieniądzom, które mają dzięki nam wszystkim wsparcia Państwa, mogą w lepszych warunkach leczyć się, w ogóle mogą się leczyć, bo niestety wiemy, że służba zdrowia nie jest w stanie pomagać wszystkim i wszędzie. Brakuje tych środków cały czas, także szanowni Państwo, Arkadiusz Chęciński, fanpage Sosnowiec Łączy, no wszędzie tylko, gdzie Państwo możecie, to wchodźcie, bo również przecież na inne licytacje, które na gdziekolwiek się pojawiają, każda złotówka na wagę złota, liczymy na Państwa i oczywiście widzimy się w niedzielę na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Sioduli, na Górce Siodulskiej od godziny 18:00. Zapraszamy, a wcześniej też można tam się pojawić, bo wiele innych atrakcji, które tam będą, ale tak jak mówiłem, od 18:00 koncerty, Światełko do Nieba o godzinie 20:00. Pamiętajcie Państwo, że tak zwane petardy czy sztuczne ognie o obniżonym hałasie, kiedyś mówiono o tym bezhukowo, one oczywiście bezhukowe nie są, ale są o kilkadziesiąt procent lżejszych, huk jest niż tych tradycyjnych. Szukamy kompromisu między zdrowym rozsądkiem a zabawą. Mam nadzieję, że go znajdziemy dzięki rozwiązaniom technicznym. Szanowni Państwo, trzymajcie się, licytujcie. Spotykamy się na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w niedzielę, ale wcześniej do tabletów licytujemy. Wszystkiego najlepszego, do zobaczenia.